bo dopiero konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach to, żeby bardziej troszczyć się o klienta. Dokładnie tej samej konkurencji potrzebuje system ochrony zdrowia w Polsce. Przepisy wprowadzone od 2014 roku zwiększyły cenę mieszkań o 30%. Rosjan nie lubię, nie jestem rosyjski, nigdy nie byłem i w ogóle nie wiem, skąd ten pomysł. Jesteśmy absolutnie nieprzygotowani jako państwo do masowej imigracji. Polaków po prostu na tą transformację energetyczną w najzwyczajniej świecie nie stać. To nie jest nigdzie zadekretowane, między Odrą a Bugiem muszą być skomplikowane podatki. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Sławomir Mentzen, doktor nauk ekonomicznych, jeden z najbardziej znanych specjalistów od podatków i prawa w Polsce. Właściciel kancelarii Mentzen, propagator wolności gospodarczej. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Dziś porozmawiamy o tym, co by mogło się stać, gdyby w Polsce było więcej wolności, być może byłyby prostsze podatki i o co chodzi w tym wszystkim, ponieważ jest z nami Sławomir Mentzen. Witam Cię serdecznie. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy, a już na pewno nie w tej kampanii. No i ja może takim trochę wstępem powiem, że niełatwo dla mnie się było przygotować do tego wywiadu, bo jestem na ekstremalnej diecie niskoinformacyjnej, w związku z czym nie wiem totalnie, co się dzieje na co dzień w świecie, a zwłaszcza w takich światach jak polityka i te, które nie generują pozytywnych emocji, więc wiele godzin musiałem zainwestować przed naszym dzisiejszym spotkaniem, żeby się zorientować. I poczułem się jak za czasów pandemii po prostu, jak się tak wchodzi po roku nieczytania niczego i się zaczyna czytać, to człowiek się czuje, jakby znowu wszedł w taki sen, że o kurczę, to Ministerstwo Prawdy naprawdę ciśnie, bo dowiedziałem się tylu rzeczy o tobie, których prawdopodobnie, znaczy ty już pewnie je wiesz, bo też się jesteś na bieżąco w mediach, ale tyle rzeczy. Także dzisiaj nie wiem, czy ja ci mam zapowiedzieć, że tam faszysta, nazista, tam sprowadzający kobiety do roli niewolników i w ogóle precz z świeckim państwem, a gejów to rozstrzelać. Może takie tematy? Nie, może nie. Trochę jednak szkoda czasu. Ale powiem ci, że ci strasznie zazdroszczę tego, że ty nie musisz czytać tego, co się dzieje w internecie, bo nie zajmujesz się polityką, tylko biznesem. Jak ja byłbym spokojnym człowiekiem, gdyby nie ta polityka. Zająć się biznesem, mieć tą propagandę głęboko gdzieś, no nie ma lepszego przepisu na spokój. No właśnie. I dlatego zanim przejdziemy do tych rzeczy takich merytorycznych, o które ja cię chciałem wypytać, ponieważ no niestety, ale z WP i z Anetu to ja się nie mogę dowiedzieć, jaki jest program Konfederacji. Oczywiście jest on na stronie, ale lepiej pytać u źródła. W każdym razie najpierw ci chciałem zapytać, czy ty tego wszystkiego nie żałujesz, bo ja sobie tak myślę, widziałem wiele wywiadów z tobą przed naszym dzisiejszym spotkaniem i jakby chamstwo tych, którzy rozmawiają, udając, że chcą się czegoś dowiedzieć, to jest tak wywalone w kosmos, że no ja bym nie wytrzymał i na pewno bym żałował, że się zaparałem taką branżą. Powiem ci, że biznes jest dużo przyjemniejszy od polityki. Jeżeli ktoś ma możliwość robienia biznesu i myśli, czy wchodzić w politykę, to odradzam. Naprawdę nie wchodźcie w politykę. To jest straszne miejsce, gdzie można spotkać samych wrogów. No, w biznesie się znajduje przyjaciół. Robimy z kimś biznes, ja zarabiam, kontrahent zarabia, wszyscy są szczęśliwi, na co tu narzekać, nie? A w polityce jest gra w sumie zerowe. Jak ja chcę mieć więcej władzy, to komuś muszę ją zabrać. Jeżeli ja chcę mieć więcej posłów, to komuś muszę tych posłów zabrać. W związku z czym dookoła ma się absolutnie samych wrogów i to na każdym możliwym poziomie. Do tego wszyscy nagle zaczynają cię atakować. Prasa, słowa, prawa o tobie nie powie, tylko same jakieś kalumnie, jakieś obelgi. Publikujesz program, mówisz, co chcesz zrobić, a oni piszą zupełnie co innego. W ogóle nikogo nie interesuje tak naprawdę, jaka jest prawda. Więc polityka to jest jedno wielkie szambo. Już to wszedłem, więc muszę w niej jakoś pływać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby wprowadzić te rzeczy, na których mi naprawdę zależy, które mamy w programie, ale jeżeli ktoś się zastanawia, to naprawdę nie wchodźcie do polityki, stracicie mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu, dobrą opinię stracicie, nagle ludzie zaczną was zupełnie bez powodu nienawidzić. Nic w zasadzie dobrego nie czeka na kogoś, kto wszedł do polityki. Uh-huh.
Okej, okay, no to ostatnia prosta, mam nadzieję, że zostaną te wysiłki wynagrodzone. No to ja chciałem jakby, bo takie rzeczy, te tam faszysty, nazisty, Hitlery, to nawet nie chcę obrażać moich widzów, że ktoś łyka takie rzeczy, więc nie będę pytać. Ale z tych rzeczy, w które ktoś mógłby łyknąć, jak ogląda telewizję głównego nurtu, czyli w sumie wszystkie te główne, no to to skłania mnie do zadania tobie pytania, bo parę osób przed naszym dzisiejszym spotkaniem powiedziało mi, zapytaj go o to, bo ja coś czuję. Więc zapytam ciebie, bo oni coś czują, czy ty nie jesteś podstawiony na pewno przez PiS? Obiecujesz, przysięgasz, że nie jesteś tutaj człowiekiem PiSu. To jest kolejna rzecz, którą mówiłem już wielokrotnie. Nie będzie żadnej koalicji z PiSem. Ja od lat robię wszystko, żeby zniszczyć rządy PiSu. Ja się z nimi w prawie każdej sprawie nie zgadzam. Przecież w sprawach podatkowych, w sprawach tego socjalizmu, rozdawnictwa, w sprawie walki z wirusem, w sprawie tej pomocy Ukrainie. W zasadzie wszędzie byliśmy po zupełnie drugich stronach barykady. Ja nie wiem, skąd ten pomysł, żebym miał teraz robić koalicję z PiS-em. Przecież bym zaprzeczył wszystkiemu, co mówiłem przez poprzednie, nie wiem, 5 czy 6 lat. Więc nie ma absolutnie mowy, żebym wszedł teraz w koalicję z PiS-em. Nie ma żadnych takich planów. PiS mnie nie podstawił. Nie mam z PiS-em nic wspólnego. Uff. Wyraźnie. Okej. Okay. Dobra, no to teraz tak. Ja chciałem zwrócić uwagę, w zasadzie to chyba najpierw, zanim przejdziemy do rzeczy programowych, to ja chciałem podziękować, ponieważ jak wywnioskowałem z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat pandemii i na temat tego, ile, o którym to raporcie jakoś się specjalnie nie mówi, nie wiedzieć dlaczego, ile to pieniędzy przepadło i jak to podobno na jednego pacjenta przypadało do 23 lekarzy, a miałem paru znajomych, którzy byli w szpitalu w tych czasach i może COVID im również na pamięć siadł, bo nie pamiętają tych 23 lekarzy, którzy tam biegali, no ale każdy z nich, z tych lekarzy dostał 15 tysięcy i tak dalej. Działo się rzeczy niesamowite, więc ja z tego miejsca chciałem podziękować w imieniu, no nie powiem za wszystkich widzów, bo nie wiem kto ogląda, ale w swoim na pewno, że w zasadzie tylko była jedna partia, która się temu całemu cyrkowi sprzeciwstawiała i mówiła, że wolność to w sumie dosyć ważna rzecz. Tak jakby nie było to oczywiste, więc... Cieszę się, że ktoś to zauważył, bo my od pierwszego dnia, jak tylko była głosowana ta niekonstytucyjna specustawa, na podstawie której wprowadzono te wszystkie przymusy, zakazy, te lockdowny, my jako jedyni byliśmy przeciwko. Wtedy byliśmy pod strasznym atakiem. Nazywali nas jakimiś bestiami antyszczepionkowymi, mordercami staruszków. Robiono z nas jakichś wariatów, szurów, a my się po prostu upominaliśmy jakikolwiek rozsądek, jakąkolwiek wolność. Teraz właśnie wychodzą te świetne raporty Najwyższej Izby Kontroli, pokazującej, że to, co my mówiliśmy od samego początku, to po prostu była prawda, że był jeden wielki chaos decyzyjny, że ci ludzie nie wiedzieli tak naprawdę co robią. Marnowali miliardy złotych, a to wszystko jeszcze na podstawie przepisów też zupełnie nielegalnych, bo sprzecznych z konstytucją. Jako jedyni od samego początku mówiliśmy, co tu się tak naprawdę dzieje. Zresztą pamiętam nasze rozmowy też wtedy na ten temat, kiedy też niewiele kanałów na YouTubie chciało w ogóle mówić prawdę na ten temat, więc również się przyczyniłeś do tego, że można było mówić o tej wolności wtedy. A otarliśmy się o skasowanie kanału. No właśnie, tak, tyle się, taką się wtedy cenę płaciło, po prostu za mówienie prawdy. A jednocześnie mówienie nieprawdy powoduje, że życie jest w ogóle bez sensu, także cieszę się, że są osoby, których jest, w sumie trochę jest. Natomiast chciałem przejść teraz do rzeczy programowych. Ja od razu powiem, a to jest moja opinia, można w komentarzach stwierdzić, że się ktoś z nią bardzo na przykład nie zgadza, natomiast moje zdanie jest takie, bo siłą rzeczy przed naszym spotkaniem poznałem też parę sondaży i tak dalej i pewne rzeczy w tych sondażach są dla mnie niepojęte, w sensie dla mnie to jest, dlaczego my się w ogóle spotykamy? Dla mnie jest nielogiczne, żeby głosować na partię, która działała w trakcie pandemii i robiła to, co robiła, bo to jest abstrakcja. Z kolei głosowanie na partię, która była przed nią, dla mnie też jest abstrakcyjne, bo mam wrażenie, że w przeciwieństwie do części wyborców mózg mi działa, jeśli chodzi o pamięć, więc ja pamiętam, jakie wtedy były różne afery i rzeczy się działy, więc jakby dla mnie jedyną racjonalną rzeczą jest szukać tam, gdzie jeszcze nie było. Na zasadzie ci jeszcze nie nakradli, to może nie nakradną i tak też liczę. No ale że z tych partii, które jeszcze nie rządziły, większość ma dosyć nietypowy program i który nie jest bliski mojemu sercu, no to jednak spotykamy się tutaj my. Więc ja chciałem zapytać, co chcecie zrobić z służbą zdrowia, żeby ona zadziałała lepiej? Gdyby była kiedyś taka albo kolejna tego typu pandemia, albo taka
no, bardziej agresywna, że tak powiem, z takim wirusem, który będzie taki bardziej do dżumy zbliżony, taka, że coś się wydarzy, tak? Jak my sobie wtedy poradzimy? Co można zrobić, żeby to działało lepiej? Albo w ogóle, co zrobić, żeby na co dzień ten NFZ działał i żeby to nie polegało na tym, że się modlimy, żebyśmy dożyli operacji? NFZ nie ma prawa działać w obecnej formule, bo jest państwowym monopolistą. Jeżeli ktoś chce się leczyć po zapłaceniu składki zdrowotnej, to musi się leczyć za pośrednictwem NFZ-u, który te pieniądze potem płaci przychodniom czy szpitalom. To jest bardzo łatwo sobie wyobrazić. Jak mamy państwowego monopolistę, to on musi działać źle. Poczta Polska działa źle. Kiedyś Telekomunikacja Polska, jak jeszcze była monopolistą, działała źle. W PRL-u mieliśmy same państwowe wielkie przedsiębiorstwa, one również działały źle. Konkurencja jest ważna. Jeżeli nie ma konkurencji, to nawet prywatna instytucja, prywatna firma zacznie działać źle, tak jak kiedyś Microsoft, więc trzeba po prostu wprowadzić konkurencję. Więc my mówimy o tym, żeby wprowadzić różne, niezależne od NFZ-u, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych, które będą ze sobą rywalizowały o pacjenta. I teraz nie jest to jakiś nasz szalony pomysł, który nigdzie nie działa i nie wiadomo, czy zadziała. Dokładnie to samo jest chociażby w Niemczech, gdzie mamy rywalizujące ze sobą pacjenta kasy chorych, które dzięki temu, że muszą o niego rywalizować, no to podnoszą zarówno jakość swojej, nie wiem, interakcji z danym pacjentem, zwiększają te koszyki świadczeń gwarantowanych, to jeszcze wymuszają pewne normy na przychodniach i szpitalach po to, żeby te przychodnie czy szpitale mogły mieć z takim funduszem ubezpieczeń zdrowotnych kontrakt. Więc chcemy wprowadzić konkurencję. Przy czym to nie chodzi o to, żeby teraz ludzie umierali pod płotem albo żeby ktoś nie był leczony, bo wiele osób nas o to oskarża. System byłby bardzo zbliżony do tego, który jest obecnie, czyli płacimy składki zdrowotne. W zasadzie takie same, poza przedsiębiorcami, bo byśmy cofnęli tą reformę z Nowego Ładu, byłaby stara składka zdrowotna, a nie ta nowa. I każdy płaci w zależności od tego, ile tam zarobił, czy też ryczałtowo. Te pieniądze idą do państwa, następnie państwo co miesiąc płaci każdemu funduszowi ubezpieczeń zdrowotnych za pacjenta, który się do niego zapisał. Fundusz nie może odmówić komukolwiek zapisania się, czyli każdy może sobie wybrać swojego ubezpieczyciela, każdy wybiera swojego ubezpieczyciela, ten następnie płaci za jego leczenie. Im kto zebrał więcej pacjentów, tym będzie miał więcej pieniędzy i większy zysk. Ten system działa na zachodzie i nie ma żadnego powodu, żeby nie zadziałał również w Polsce. Niech ktoś sobie wyobrazi, że ma w swojej miejscowości jakiegokolwiek monopolista. Nie wiem, mamy jednego fryzjera, jedną restaurację, jedną siłownię. No to jeżeli ktoś nie ma konkurencji, to się o klienta nie stara. Tam będzie się ciężko dozdrowić, dodzwonić, to będą kolejki, to będą usługi niskiej jakości, bo dopiero konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach to, żeby bardziej troszczyć się o klienta. I dokładnie tej samej konkurencji potrzebuje system ochrony zdrowia w Polsce. Czyli tak naprawdę jakieś alternatywne programy, że doładujmy jeszcze więcej pieniędzy, to może to magicznie pomoże i naprawi wszystko. Nie, bo system źle działa. Jak się tam wpuści więcej pieniędzy, po prostu zmarnują więcej pieniędzy. System trzeba naprawić. Okej. Czy jakiś macie może pomysł a propos służby zdrowia na to, co można zrobić z problemami mentalnymi ludzi, którzy no, doświadczyli pandemii, mnóstwo dzieci, ilość samobójstw na świecie całym, w całym tym świecie, gdzie były lockdowny, wzrosła o 50% i utrzymuje się dalej, co gorsza, czyli po pandemii nie spadło, czyli ci ludzie do dzisiaj nie radzą sobie z sytuacją, no nie dziwię się, bo to był czas ekstremalny, jak ze złego filmu. I bynajmniej podejrzewam, że te osoby nie odbierają sobie życia przez to, że tak bardzo bały się wirusa, więc nie doczekam, aż ten wirus mnie zabije, sam się zabije wcześniej, to chyba jednak nie o to chodziło. Więc co można teraz z tym zrobić? Jest mnóstwo ludzi, którym się to już stało, no i co? I oczywiście tam czytałem, że czekanie do chyba psychiatry dziecięcego to jest kilkaset dni, czy tysiąc nawet, więc no to chyba nie jest turbo, że tak powiem. To jest jakiś dramat, ile się czeka teraz rzeczywiście do psychiatry. To z całej Polski płyną sygnały, że znacząco wzrosło zapotrzebowanie na psychiatrię, zwłaszcza dziecięcą. Dzieci, które zostały zamknięte na rok czy na półtora roku w domu, z dala od znajomych, bardzo źle to niestety zniosły. To najważniejszą rzeczą jest to, żeby nigdy więcej do tego nie dopuścić, nigdy więcej nie zamykać szkół, nigdy więcej nie robić takiej szkody dzieciom. Natomiast w jaki sposób zwiększyć dostępność psychiatrów, no to już właśnie byłoby zadanie takiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, którego interesie byłoby to, żeby zapewnić swoim klientom, czyli pacjentom, dostęp do lekarzy, których ci chcą mieć, więc to już jest ich biznes i oni musieliby do tego doprowadzić. Ja jestem doradcą podatkowym, przedsiębiorcą, ale nie znam się na psychiatrii, więc nie jestem osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać i tutaj decydować, to powinni specjaliści się tym zajmować, ale specjaliści pod presją właśnie konkurencji. A czy uważasz w takim razie, że to jest
jest w ogóle realne, bo taki typowy polski defetysta, czyli w sumie patrząc na polską politykę, to ja czasem też zastanawiam się, no dobra, ale to przyjdzie ktoś, powie, dobra, tam NFZ ograniczyć im te miliardy, tam są ludzie umocowani wszelako, tam ktoś te miliardy zarabia. Czy to jest w ogóle do wprowadzenia? Czy to nie jest taka romantyczna wizja, że on nam tu sprzedaje kiełbasy przedwyborcze? To oczywiście będzie trudne. Mieliśmy w Polsce w latach 90. przecież system właśnie konkurujących ze sobą kas chorych i jedna kasa śląska zarządzana przez Andrzeja Sośnierza działała dużo lepiej niż wszystkie inne. Wprowadziła też takie karty i jak po wprowadzeniu tych kart okazało się, że można bardzo dokładnie mierzyć i sprawdzać, gdzie jakie pieniądze idą i którzy lekarze jak się zachowują, przez co została wprowadzona kontrola, której to środowisko nie chciało mieć. No i Sośnierz został obalony i kasy chorych skasowano. Więc tak, potrzeba tu olbrzymiej determinacji do tego, żeby naruszyć ten system, bo tam są olbrzymie interesy zainteresowane tym, żeby właśnie to wyglądało dokładnie w ten sam sposób. Stąd ja nie wierzę w to, że ten system się zmieni, jeżeli dalej będzie rządziła PiS Platforma, bo oni udowodnili, że nie tylko nie chcą żadnej zmiany, oni nawet nie wierzą, że cokolwiek można zmienić. A my jesteśmy całkowicie spoza tego systemu. Jeżeli ktoś ma szansę do zmiany tego, to właśnie my. No to dobra, to idziemy dalej. Nieruchomości, mieszkania. Każda partia w taki lub inny sposób podchodzi do problemu mieszkaniowego w Polsce. Więcej tanich mieszkań, damy mieszkania, zapłacimy wam, jak weźmiecie kredyt na mieszkania, 300 mieszkań dla pierwszej rodziny i tak dalej. Przeróżne są programy. Jak rozwiązać problem zatem mieszkaniowy według was? Rynek mieszkań, tak jak każdy inny rynek, działa pod wpływem sił popytu oraz podaży. I to, co robią niestety wszystkie poprzednie rządy, to stymulowanie popytu. Jakieś preferencyjne kredyty, jakieś sprzedawanie ludziom mieszkań taniej. Jeżeli się, czy jakieś dopłaty do mieszkań. Jeżeli się działa na popyt, to efekt jest taki, że po prostu cena rośnie. I to jest dokładnie to samo, co obserwujemy teraz wcześniej, jak była rodzina na swoim, czy mieszkanie dla młodych, teraz kredyt 2%. Jak tylko wprowadzono kredyt 2%, od razu skoczyły ceny nieruchomości. I to jest po prostu podstawowe prawo ekonomii. Stymulujemy popyt, to ceny rosną. Żeby było więcej mieszkań, to trzeba przede wszystkim budować więcej mieszkań. W związku z czym nie chodzi o to, żeby te mieszkania były, tyle ich jest teraz i były coraz droższe, tylko żeby było ich więcej. Więc trzeba zadziałać na podaż, a nie na popyt, czyli ułatwić budowanie mieszkań. Tymczasem kolejne rządy robią wszystko, żeby budowa mieszkania była jak najdroższa. Wprowadzają kolejne regulacje, kolejne przepisy, kolejne ograniczenia, które sprawiają, że coraz trudniej jest mieszkanie zbudować. Trzeba znajdować jakieś nowe materiały, czy chociażby ten przypadek, o którym mówię, że Polacy sobie wprowadzili, że każde okno musi mieć 3 szyby. W Niemczech mogą mieć 2 szyby, a u nas muszą być 3 szyby. Każda dodatkowa szyba w każdym oknie w Polsce to jest dodatkowy koszt zupełnie do nikomu, do niczego niepotrzebny. Takich ograniczeń jest mnóstwo. Zresztą inżynierowie czy też architekci policzyli w takim raporcie, że tylko przepisy wprowadzone od 2014 roku zwiększyły cenę mieszkań o 30%. I to jest zupełnie zbędne. Mieszkania wybudowane przed 2014 rokiem to nie są jakieś slumsy. Tam się dobrze do teraz mieszka. Czemu te przepisy musiały się zmienić? A to tylko pierwszy krok, bo teraz Unia Europejska będzie wymuszała przymusowe remonty już istniejących mieszkań czy też domów oraz wprowadzała daleko idące normy dla nowych mieszkań, które sprawią, że to będzie jeszcze droższe. Więc to, co należy zrobić, to nie utrudniać ludziom budowania nowych domów czy nowych mieszkań, znieść te przepisy, nie wprowadzać nowych, zadziałać na podaż, a nie na popyt. Czyli znowu muszę zapytać, czy to jest realne, czy znowu te wszystkie siły, bo znowu nie zdziwię się, jak ten się okaże, że tamten ma kolegów w rodzinie deweloperów dużych i tak dalej i nie do końca chcieliby, żeby wzrosła konkurencja, żeby był większy, żeby była większa podaż, bo jeszcze, a już na pewno, żeby ceny nie spadły. Więc znów od tej wizji takiej romantycznej zróbmy to, do tej smutnej rzeczywistości pod tytułem, że tam po drodze jest bieg z przeszkodami. No ja nie wierzę w to, ja naprawdę nie wierzę w to, że się nie da. Gdybym uważał, że się nie da nic zmienić, to naprawdę bym ostatnich wielu miesięcy nie poświęcił całkowicie na politykę. Robię to, bo wierzę, że się da. Zresztą nie ma żadnych praw natury, nie ma zapisanej gdzieś na jakiejś wielkiej kamiennej tablicy, że w Polsce przepisy muszą być skomplikowane. No czemu? Jeżeli sami wprowadziliśmy jakieś przepisy po 2014 roku, to czemu nie można ich uchylić? No kto
nam broni? To jest tylko jakiś kawałek kartki, jakieś litery zapisane w jakiejś ustawie. To można wziąć, przegłosować i zmienić. Tylko naprawdę trzeba chcieć i mam wrażenie, że nasi konkurenci po prostu nie chcą nic zmienić, nawet nie próbują. A ja naprawdę nie kupuję tego, że się nie da. Przekonany jestem, że da się to zmienić. Oczywiście mnóstwo ludzi będzie piszczeć, będzie kwiczeć, będzie mówić, że stracą na tym pieniądze. Trudno. Ma być uczciwie, ma być sprawiedliwie. Mieszkania nie są po to, żeby zarabiali na nich cwaniacy, tylko żeby ludzie mogli w nich mieszkać. A to, bo to, co mnie ciekawi, bo mam wrażenie, że w systemie demokratycznym, który chyba nie od parady Arystoteles uznał za jeden ze złych systemów, no to głosowanie polega na tym, znaczy w wielu przypadkach, że ktoś zobaczył plakat, zapamiętał nazwisko i mówi, no fajny, dobrze brzmi i tak dalej. Więc jeżeli my, w sensie społeczeństwo, kierujemy się takimi rzeczami, to ty myślisz, że z mądrym, przemyślanym programem to jest dobry pomysł w ogóle? Nie lepiej poopowiadać, że będzie w ogóle tam, damy każdemu, rozdamy. To brzmi sexy, nie? Takie... No różni ludzie podejmują decyzje w różny sposób i niestety jest mnóstwo ludzi, którzy zobaczą kogoś na plakacie, na niego zagłosują. Dlatego jak się spojrzę na ulice polskich miast, tam głównie mamy plakaty PiS i Platformy, oni mają najwięcej pieniędzy na takie rzeczy i rzeczywiście potem mają te poparcie w okolicach 30%. Nasze sondaże są teraz 10% z hakiem. To jest naprawdę dużo ludzi, którzy przejrzeli na oczy i nie chcą dalej tego dziadostwa. Mam wielką nadzieję, że z czasem ludzi rozsądnych będzie coraz więcej. Wiadomo, że zawsze część zagłosuje na kogoś, kto zobaczy coś na plakacie albo na kogoś, kto mu obieca 1000 zł. Ale jeżeli spojrzy się na badanie opinii publicznej, to zwłaszcza w młodym elektoracie rośnie świadomość, że tak się dłużej nie da, że tak naprawdę jesteśmy pokoleniem ludzi, którzy jest skrzywdzony przez ten system. No bo tak, nasi ojcowie czy też nasi dziadkowie mają bardzo często wcześniejsze emerytury. Mają emerytury w wysokości połowy swojego wynagrodzenia. Nas nie czekają wcześniejsze emerytury, czy raczej będą nam ten wiek emerytalny wydłużać. Dostaniemy emeryturę w wysokości 20% naszego wynagrodzenia. Jesteśmy po prostu łupieni przez starsze pokolenie i młodzi ludzie się orientują. Płacą składki zdrowotne i tak muszą potem sami płacić za lekarza. Płacą podatki, a potem i tak muszą dziecko zapisać do prywatnej szkoły. Płacą składki, a i tak muszą sami zaoszczędzić sobie na emeryturę. Więc ludzie widzą, że są po prostu dwa razy łupieni. Raz muszą za coś zapłacić w podatkach, a potem jeszcze raz za to sobie zapłacić prywatnie. To czemu mamy płacić dwa razy, jak można by raz? Do podatków jeszcze za chwilę będę chcieć wrócić, bo to jest przeciekawy temat. A wcześniej jeszcze chciałem pogadać o polityce zagranicznej trochę, no bo tutaj wiem, że też macie trochę pomysłów o tym, co powinniśmy zrobić z innymi krajami, jak żyć, jak nie żyć, może o tym zaraz też, ale wcześniej znowu, bo dokopałem się do informacji, już ty zapewne się dowiedziałeś też, ale ty dla Rosji pracujesz, ty jesteś podstawiony przez Rosję, że jak nie przez PiS, to przez Rosję, więc tym razem Rosja, czy ty zatem zapytam, żeby się by tego mojego researchu stało zadość, czy ty sympatyzujesz z Rosją, może przypadkiem? Nie ma ani jednej mojej wypowiedzi, która by wskazywała, że jakkolwiek sympatyzuję z Rosją. Ja zawsze powtarzam, ja bardzo naprawdę nie lubię Rosji. Ja się z tym państwem zasadniczo w niczym nie zgadzam. Nie cierpię Rosji i tak naprawdę nie lubię też Rosjan. To, co cenię, to czasem literaturę rosyjską. Dostojewskiego lubię sobie na przykład poczytać Stoja, ale to w zasadzie tyle. Rosjan nie lubię, nie jestem prorosyjski, nigdy nie byłem i w ogóle nie wiem, skąd ten pomysł. Ja też nie wiem, ale myślę, że dużo takich pomysłów ostatnich, no podczas kampanii powstaje. Wiem więcej, zdradzę, pierwszy raz o tym powiem. Jak miałem lata temu kantor wymiany walut, był rok 2012, było euro 2012 w Polsce i mnie w Toruniu przyjeżdżało dużo rosyjskich turystów. Ja to kazałem kasjerom, żeby nie obsługiwać rosyjskich turystów, bo ja naprawdę nie lubię Rosji. A w dzisiejszych czasach też byś, to już by było dyskryminacja i tak dalej. No dobra, ale to w takim razie, to mamy z kolei inny problem ostatnio, jako naród, czyli problem z Ukrainą, a konkretnie zbożowy problem, że tak powiem. Co się teraz dzieje? Jakbyś mógł tam nam naświetlić, przecież jesteśmy takimi przyjaciółmi, że tak tutaj cynicznie powiem, a tutaj wychodzi prezydent Ukrainy, którym my tak bardzo pomagamy i coś nam mówi, że my tu tak nieładni jesteśmy, źli w ogóle, bo my zboże, bo coś. To jest właśnie sprawa, którą rozumie każdy rozsądny człowiek, a której w ogóle nie rozumieją polscy politycy. Polscy politycy cały czas mają wrażenie, to w zasadzie od zawsze, że państwa to się ze sobą przyjaźnią, albo się na przykład się nie lubią, że należy pomagać wszystkim dookoła i liczyć na to, że oni kiedyś się nam odwdzięczą za 5, 10 czy za 15 lat. No rekordy właśnie tu
sobie Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda naprawdę uwierzył w swoją wielką osobistą przyjaźń z prezydentem Ukrainy Zełenskim i teraz jest zdziwiony, że ta przyjaźń się skończyła, kiedy zaczęły się twarde interesy. Chodzi o to, że Ukraińcy chcą sprzedawać swoje zboże. No i niech sprzedają, nie mamy z tym żadnego problemu, tylko że oni chcą je w Polsce sprzedawać. A tu już zaczynamy mieć problem, ponieważ polskie rolnictwo musi spełniać bardzo wyśrubowane normy Unii Europejskiej, w wyniku czego produkcja w Polsce jest po prostu droga. Ukraińcy nie muszą spełniać tych norm, w związku z czym mogą to zboże produkować znacznie taniej niż w Polsce. Więc nie mamy tu w ogóle mowy o równej konkurencji, uczciwej konkurencji, bo polskie rolnictwo nie ma szans w starciu z rolnictwem, które nie musi spełniać żadnych norm. A Ukraińcy chcieliby zalać Polskę swoim tanim, niespełniającym żadnych norm zbożem, które zresztą według ostatniej kontroli NIK-u też zawiera pestycydy, jakieś GMO, jakieś toksyny, cholera wie co jeszcze i po prostu nie nadaje się do spożycia według polskich przepisów. No więc Polacy wreszcie, po tym jak pozwolili w zeszłym roku po raz pierwszy zalać nasz rynek tym zbożem, powiedzieli, że my tego zboża więcej nie chcemy, nakładamy embargo, nie wysyłaj, możemy je tranzytować przez polskie terytorium, czyli gdzieś sobie popłynie do portu i stamtąd wypłynie do Afryki czy do Azji, ale nie chcemy tego zboża w Polsce. No co Ukraińcy się strasznie obrazili, powiedzieli, że Polska tutaj sprzyja Putinowi, jest prorosyjska, ponieważ kto nie pomaga we wszystkim Ukraińcom, to musi oczywiście być prorosyjskim, a żadnej przyjaźni nie ma mowy i zaczęły się interesy i polscy politycy teraz nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Przecież tyle pieniędzy zainwestowali w Ukrainę, 100 miliardów złotych, pomoc zbrojeniowa, pomoc dla obywateli Ukrainy, pomoc dla uchodźców, pomoc finansowa, tyle pieniędzy, tyle gestów przyjaźni. Oni chcieli tworzyć państwo polsko-ukraińskie, tak się ta przyjaźń w ich głowach rozwijała, a tu nagle klops, Ukraińcy wcale nas tak nie lubią, chcą dogadywać się bezpośrednio z Niemcami i PiS nie wie teraz, co z tym zrobić. No pozostaje cieszyć się, że chociaż do wojny jest jeszcze tutaj nie po drodze na fali tych. Do tego też było blisko. Przecież oni wprost mówili, że być może trzeba będzie zbrojnie pomóc Ukrainie albo zrobić wszystko, żeby Ukraina trafiła do NATO, w wyniku czego zaraz prędzej czy później znowu będzie mieli wojnę z Rosją. Ja tych naszych relacji dwustronnych w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem, przed czemu Polska do tej pory płaci 40 zł dziennie na Ukraińca w Polsce. Te 40 zł dziennie to jest więcej niż wynosi koszt wyżywienia Polaka w polskim szpitalu. To jest więcej niż dostaje rodzina zastępcza za to, że opiekuje się dzieckiem. Czemu państwo polskie półtora roku po wybuchu wojny cały czas płaci 40 zł na Ukraińca w Polsce? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Albo te kredyty 2%. Czemu my z polskich podatków dotujemy to, żeby Ukraińcy kupowali w Polsce nieruchomości? No jakim ma to sens? Żeby były droższe dzięki temu. No chyba tak. Dźwigamy popyt znowu. Okej. Polityka międzynarodowa to też ochrona granic. Ostatnio wybuchła afera, jak znowu się dowiedziałem, analizując różne rzeczy z ostatnich miesięcy, że wizy można podobno kupić w dobrych pieniądzach. Także nie wiem, jakie ostatecznie to są liczby, bo znalazłem bardzo skrajne, od kilkuset wiz po setki tysięcy wiz. Natomiast to, co widzę na co dzień w mniejszych miastach, a w takich ostatnio bywam, no to ilość osób obcokrajowych, że tak powiem, i bynajmniej nie z Ukrainy, drastycznie wzrosła, bo to widać, to słychać na ulicy. Ja tam lubię języki obce, więc mi się częściowo to podoba, aczkolwiek niektóre z tych języków mnie aż tak nie kręcą. Natomiast o co tu chodzi? Czy my przez to, że potrzebujemy pracowników, to powinniśmy przyjmować jak najwięcej ludzi? Czy może tutaj bardziej wał niż realna potrzeba? To jest bardzo złożone pytanie i bardzo ciekawy problem. Tak, gospodarka potrzebuje tego, żeby było w Polsce jak najwięcej, jak najtańszych pracowników, na przykład takich z Azji czy z Afryki. I to nie tylko firmy prywatne, państwowe również. Przecież Orlen chyba musiał zatrudnić 5-10 tysięcy imigrantów z Azji, żeby wbudować kolejną tam zakład chemiczny pod Płockiem. Pytanie też, kto będzie CPK budował, więc przemysł, gospodarka potrzebuje mnóstwo pracowników. Natomiast nie zawsze to, co jest dobre dla gospodarki, jest dobre dla społeczeństwa, ponieważ są różnego rodzaju skutki uboczne. Tu podam taką analogię. Gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, gdyby można było ścieki wypuszczać, czy jakieś trujące substancje bezpośrednio do rzeki, albo wszystkie produkty spalania bezpośrednio w atmosferę, bez żadnych filtrów i tak dalej, to gospodarka by na tym zyskała, bo taniej byłoby cokolwiek wyprodukować w Polsce, gdyby nie było żadnych norm, ani żadnej potrzeby ochrony środowiska, no ale społeczeństwo by na tym nie zyskało, bo nagle nie byłoby czym oddychać. Podobnie jest z imigrantami. Tak, fajnie, że jakaś firma potrzebuje 1000 nowych rąk do pracy w jakiejś małej miejscowości, tylko jak do małej miejscowości przyjedzie 1000 ludzi ze środka Azji albo z Afryki, to tam się zaczną problemy, tak? Tam przestępczość wzrośnie, tam nagle kobiety przestaną się czuć bezpiecznie i pytanie, czy to jest tego warte. I patrząc na to, co się dzieje w Europie,
Europie Zachodniej można już odpowiedzieć wprost, że nie, nie jest to tego warte. Jeszcze 5-10 lat temu myślę, że można było się łudzić, że da się budować takie wielokulturowe społeczeństwa, że ta masowa imigracja jest tylko i wyłącznie dobra, ale już patrząc teraz, co się dzieje na ulicach miast Szwecji, na ulicach miast we Francji, widzimy, że to po prostu nie działa. A obydwa te państwa mają chociaż jakąkolwiek politykę migracyjną. Tam są same całe wielkie urzędy zajmujące się asymilacją migrantów. A w Polsce tego w ogóle nie ma. Nie ma w Polsce specjalnych, nie wiem, ministerstwa czy jakiegoś centralnego urzędu zajmującego się asymilacją czy obsługą imigrantów. My jesteśmy absolutnie nieprzygotowani jako państwo do masowej imigracji. A ta masowa imigracja już teraz nastąpiła. PiS ściąga do Polski więcej imigrantów niż duże państwa Unii Europejskiej. Zresztą widzimy to na ulicach, więc temu oczywiście trzeba powstrzymać, ponieważ widzimy już teraz wzrost przestępczości w Polsce i nie chcemy naprawdę mieć tu takich obrazków jak ostatnio na ulicach Francji. A w takim razie, no bo jak mówimy o tych imigrantach, tych, którzy już tutaj są, czy jest być może jakiś pomysł na to, co tutaj zrobić? No, mi się na przykład oczywiste wydaje, że jak ktoś zmienia kraj, to w ciągu paru miesięcy powinien zdać jakiś oficjalny egzamin z języka, że umie się dogadać, bo jak się nie umie dogadać, to znaczy, że nie jest nijak zasymilowany i będzie sobie żył w jakichś swoich gettach, a to zawsze się kończy źle. Nie wiem, jak to teraz wygląda, czy jest cokolwiek, czy w ogóle totalnie nic. Przyjeżdża kto chce i żyje jak chce. Nie, przyjeżdża ktoś i po prostu sobie tu pracuje, nie ma żadnych testów języka. Czyli może po wietnamsku mówić za 30 lat i tak, słowa nikomu po polsku to nie przeszkadza, więc też ważne też jest, ja naprawdę rozumiem potrzebę biznesu, rąk do pracy, to jest niezwykle ważne, tylko tu trzeba zachować pewne zdrowe zasady, to znaczy jak ściągamy ludzi na przykład, nie wiem, z jakiegoś Azerbejdżanu, no to ściągamy ich na 3 albo na 6 miesięcy i po czym czasie muszą opuścić Polskę i wrócić do siebie, czyli pracownicy tymczasowi, okej, ale oni nie powinni tu zostawać na stałe, nie powinni ściągać swoich rodzin, wtedy naprawdę bardzo szybko narobimy sobie mnóstwa problemów. No to ten temat wiąże się też ściśle z Unią, ponieważ oni regularnie wracają do tych pomysłów kwot różnych, tam przyjmujcie tyle i tyle. I oczywiście okraszają to wspaniałymi, romantycznymi historiami o pomocy biednym ludziom i my w ogóle tacy jesteśmy kochający w tej Europie i tak dalej. O co naprawdę chodzi w tym biznesie, mówmy wprost, używajmy właściwych słów. To naprawdę wygląda tak, jakby Unia Europejska była dogadana z przemytnikami ludzi z Afryki Północnej, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze na szmuglowaniu ludzi przez Morze Śródziemne. No bo jeżeli oni biorą naprawdę duże pieniądze od tych mieszkańców Afryki, następnie wożą ich przez to Morze Śródziemne, czekają tylko aż ktoś się zainteresuje tym statkiem, bo wiedzą, że wtedy tych ludzi przejmą Europejczycy do siebie, wysadzą gdzieś we Włoszech czy w Grecji, nikt z tym nie ma problemu, no to ten biznes się po prostu napędza. Gdyby ktoś naprawdę realnie chciał walczyć z przemytnikami ludzi, to jest naprawdę wstrętny biznes opanowany przez bardzo złych ludzi, to by po prostu postawił taką zasadę, jaka jest w Australii. Nie ma opcji, żeby ktokolwiek nielegalnie dobił do naszego wybrzeża. Jeżeli ktokolwiek zostanie zatrzymany, to jest zawracany do tego miejsca, skąd przybył i nikogo nie wpuszczamy nielegalnie na nasze terytorium. To jest coś, co Polacy robili tamtej granicy z Białorusią, że nie było opcji, żeby ktoś nielegalnie przekroczył granicę i cała Unia Europejska musi iść dokładnie w tym kierunku. Nie można dalej współpracować z przemytnikami ludzi. To jest nieetyczne, to jest niemoralne. To zresztą zachęca tych ludzi do tego, żeby próbowali nielegalnie przepłynąć przez Morze Śródziemne. Tam się tragedie ludzkie dzieją. Przecież niektóre z tych statków zatapiają, ci ludzie toną. No, nie dziwię się, że urzędnicy europejscy przykładają do tego rękę. Czyli raczej strzelałbyś, że przykładają tą rękę za opłatą. No, tak świat raczej wygląda, że co jakiś czas służby w Brukseli znajdują jakiegoś polityka tam mającego mnóstwo gotówki w swoim domu, bo wziął od kogoś w łapę, więc w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby tam poszły naprawdę duże łapówki za to, że to tak wygląda. Dobra, to teraz może jeszcze przejdę do rzeczy związanych z Unią, czyli do rzeczy ekologicznych, na przykład tam Fit 55 i te różne rzeczy, które my mamy spełnić po to, żeby ocalić naszą piękną planetę, bo jak wyremontuję swój dom, to nie wiem, czy wiesz, ale dzięki temu będziemy wszyscy dłużej żyli. No na pewno. To jest takie wariactwo, że aż ciężko uwierzyć, że ci ludzie mówią to na poważnie. Oni głęboko wierzą w to, że jeżeli wszyscy nagle pozbędziemy się samochodów i przeskoczymy na elektryki, to wtedy świat będzie wyglądał pięknie. Tylko problem jest taki, że Polaków nie stać na to, żeby przerzucić się na samochody elektryczne. Nasza infrastruktura energetyczna nie jest w ogóle do tego przystosowana. Nie wiem w ogóle, skąd ten prąd
mielibyśmy brać na te samochody, skoro równocześnie mamy zamykać kopalnie węgla, atomówkę może będziemy mieli za 15 lat, mówię, elektrowni jądrowej nie obroni, więc nie ma nawet prądu na te samochody elektryczne. Już widzę, jak mieszkańcy jakichś małych miejscowości, którzy muszą dojechać do miasta, to ich stać teraz na kupno nowego samochodu elektrycznego. To się po prostu nie wydarzy, czyli ci ludzie na poważnie nam proponują dwie rzeczy. Pierwsza, żebyśmy porzucili swoje samochody, jeździli rowerem, nie wiem, w styczniu chyba do szkoły z dzieckiem, albo do lekarza, jak jesteśmy chorzy. I drugą rzecz, że teraz masowo Polacy mają remontować swoje domy i mieszkania. Co więcej, im kto ma starszy dom, nie spełniający tych nowoczesnych norm, tym większy cel pieniędzy będzie musiał włożyć w remont. A tak to niestety wygląda, że jeżeli ktoś ma stary, dawno nieremontowany dom, to nie dlatego, że lubi mieć taki dom, tylko dlatego, że nie stać go na remont. I skoro go wcześniej nie było stać, to skąd teraz go będzie stać, żeby, nie wiem, wymienić sobie dach, albo wszystkie okna, albo drzwi wymienić? Przecież to są straszne koszty. Już teraz spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe podnoszą bardzo fundusze remontowe, bo wiedzą, co ich czeka w kolejnych latach, a to jeszcze bardziej wzrośnie. Polaków po prostu na tą transformację energetyczną najzwyczajniej w świecie nie stać. A czy my możemy coś z tym zrobić? No bo jakby nie było, już jesteśmy w sensie teraz nie takim defetystycznym, tylko takim czysto praktycznym, bo no weszliśmy do Unii, podpisaliśmy jakieś ustawy, jakieś zobowiązania i tak dalej. No i teraz możemy sobie tak tylko, możemy poszczekać, że my nie chcemy jeździć Teslą, bo nas nie stać, my nie chcemy remontować domu, a oni powiedzą, podpisane panie tam, kombinujcie. Dwie rzeczy. Pierwsza, to Polska się niestety na to zgodziła, bo to rząd Mateusza Morawieckiego mógł to zawetować i tego nie zrobił, do teraz nie wiemy czemu. To jest w ogóle śmieszne. Morawiecki potem wychodzi i mówi, że on sprzeciwia się zakazowi samochodów spalinowych. No ale to przecież on to poparł. Gdyby nie on, to by to w ogóle nie weszło. On teraz się sprzeciwia na potrzeby kampanii wyborczej. Więc dwie rzeczy. Pierwsza, nie zgadzać się już nigdy więcej na takie wariactwo, bo oni prawdopodobnie będą chcieli to zaostrzać. A dwa, budować koalicję państw w Unii Europejskiej, które również tego nie chcą. Przecież my nie jesteśmy jedynym biednym państwem w Unii Europejskiej. We Włoszech mieliśmy olbrzymie protesty przeciwko tej dyrektywie budynkowej zmuszającej do remontów. Więc to nie jest tak, że Polacy tu są odosobnieni. Niemcy w tym momencie już się powoli wycofują z tych bardzo ambitnych planów energetycznych, więc jest wielka nadzieja, że ludzie przejrzą na oczy, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, ale ktoś musi im dać przykład. Więc ja nie wierzę w to, że rzeczywiście po 2035 ten zakaz wejdzie. Według mnie ludzkość, Europejczycy wcześniej się po prostu opamiętają. Tylko to trzeba pomóc temu, to samo się nie wydarzy. Czy w takim razie w Europie są inne takie konfederacje, które by chciały robić coś inaczej niż wszyscy, czyli zatrzymywać status quo? Tak, na szczęście właśnie widzimy teraz w całej Europie, no prawie całej, że rosną sondaże partiom, które są sceptyczne względem obecnego kierunku Unii Europejskiej. To mamy bardzo wysokie wyniki takich partii w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Ostatnio zresztą pani premier Meloni we Włoszech też jest eurosceptyczna, więc ludzie w całej Europie zaczynają się orientować, co się dzieje. I mam wielką nadzieję, że ten proces będzie postępował. W przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i jestem ciekaw, jak one będą wyglądały. Jest szansa, że ten Europarlament za rok będzie wyglądał dużo rozsądniej niż ten obecny. No i dodajmy może, bo znowu czytając te różne niesamowite historie różnych dziennikarzy, no to, to się dowiedziałem, że eurosceptycyzm to znaczy wyjść z Unii jutro referendum i precz z Unią od razu i no zobaczmy właśnie, jak będzie po Lexit. Właśnie, nie ma żadnej naszej takiej wypowiedzi. W ogóle nie popieramy teraz żadnego referendum w sprawie Unii Europejskiej. Uważamy po prostu, że wolny rynek, przepływ osób, towarów, usług, kapitału, to jest w ogóle świetna sprawa, wszyscy mogą się bogacić na transakcjach handlowych ze sobą, nie żyjmy gdzie chcemy. Polacy chcą jechać do Francji, niech sobie tam jadą, nie ma nic z tym żadnego problemu, no ale nie idźmy dalej w kierunku tego wariactwa, nie zgadzajmy się na kolejne ograniczenie naszej suwerenności, negocjujmy to, co już zostało wcześniej podpisane. No, nie ma teraz tematu wychodzenia z Unii Europejskiej. A czy myślisz, że te wszystkie właśnie genialne pomysły, jak choćby właśnie z zamykaniem kopalni i tak dalej, czy one mogą być nie tylko efektem obłędu, szaleństwa i chęci zarobienia, ale też efektem chęci osłabienia konkretnych partnerów, takich jak my, żebyśmy przypadkiem nie mogli się wzbogacić za bardzo, no bo jeszcze nie daj Boże, by nam odwaliła palma od tego i byśmy za dużo potem chcieli. Więc może to jest w czyimś interesie w ogóle robić takie rzeczy, nie tylko żeby na tym zarobić, ale też zwłaszcza, żeby ktoś na tym stracił. No, ale my mamy stracić po to, żeby oni jeszcze więcej właśnie na tym zarobili. No jest zupełnie oczywiste, że te wszystkie zmiany i
szczególności uderzają w kraje takie jak Polska. Jeżeli Unia niszczy tutaj lokalne rolnictwo, głównie polskie, a równocześnie podpisuje bardzo korzystne umowy na handel właśnie mięsem, chociażby z Argentyną, gdzie mamy olbrzymie firmy, zresztą też należące często do Niemców, którzy uciekli do Argentyny wcześniej z Niemiec, no to widać, że to jest uderzenie w polskie rolnictwo. Przecież jeżeli ktoś serio wierzy w to, że jak zabijemy wszystkie krowy w Europie, to spadnie emisja dwutlenku węgla, jeżeli te same krowy będą rosnąć w Argentynie i stamtąd je tu sprowadzimy, no to musi mieć coś z głową. Przecież do tego ta sama krowa będzie tak samo emitowała CO2 w Polsce czy w Argentynie. Jeszcze musimy dołożyć koszty transportu, więc to nie ma kompletnie żadnego sensu, ale Unia Europejska świadomie w tym kierunku idzie. Dlaczego Polacy mają taki problem z kopalniami węgla, a Niemcy w tym samym czasie otwierają sobie nowe kopalnie węgla i to brunatnego? No, to nie ma kompletnie żadnego sensu i nie da się tego uzasadnić inaczej niż właśnie próbą siłowego wymuszenia swoich interesów. Mhm. No to trochę o tym zbożu było, o żywności. Jakieś pomysły rolnicze, no bo grupa rolników to jest grupa, która zawsze ma jakieś problemy. W sensie ciągle im się coś przydarza, tak zauważam, więc ciągle pod górkę. A z drugiej strony przecież jesteśmy krajem, który ma możliwości niesamowite pod kątem rolnictwa, wyżywienia się, więc coś można zrobić tutaj, żeby to działało lepiej, żeby produkcja żywności była sprawniejsza, żeby polscy rolnicy mogli zarabiać trochę więcej niż zagraniczni rolnicy. Należy robić dokładnie to samo, co w każdej innej branży, czyli dawać więcej wolności. Rolnicy są tłamszeni przez coraz większą biurokrację, kolejne regulacje, zgłaszanie pojedynczych kur, świń czy krów, to już od dawna, wprowadzić więcej wolności, tak żeby rolnik mógł na przykład samodzielnie sprzedawać to, co wyhodował, bez konieczności posiadania pośrednika, żeby mógł na swoje własne potrzeby mieć na przykład ten olej rzepakowy. Jeżeli go zrobił ze swoich surowców, to czemu nie może go nalać do swojego traktora? Czemu państwo musi się po drodze tym interesować? Albo jeżeli rolnik sobie prąd wyprodukuje, to niech go po prostu może zużyć na swoje własne potrzeby. Niech nie musi go sprzedawać gdzieś tam do centrali. Więc wprowadzenie więcej wolności, żeby można było swój budynek zbudować na swojej ziemi rolnej. Jeżeli ktoś potrzebuje budynku gospodarczego, to po co mu jakieś tysiące różnych zezwoleń czy papierów, wprowadźmy więcej wolności, pozwólmy, żeby rolnicy zajmowali się hodowlą żywności, bo się po prostu na tym znają. Nie każmy im rejestrować każdej kolejnej kury, świni czy też krowy. Niech zajmą się po prostu produkcją żywności, a nie wypełnianiem papierów. No to tutaj myślę, że osoby, które nie do końca dla nich główną wartością jest wolność, mogą podnieść taki argument, że no dobra, w każdej branży damy więcej wolności, no ale jednak patrząc tak na świat, no to takie kraje jak te zachodnioeuropejskie, gdzie jest trochę tej papierologii, tych milionów zasad i krzywizny banana, mają się trochę lepiej niż jakiś kraj, gdzie jest, nie wiem, przychodzi trzęsienie ziemi i się okazało, że nie było żadnych norm i to głównie przez brak jakichkolwiek norm wszystko popadało, to może do tego prowadzi brak norm i nadmiar wolności. Może to jest po coś, żeby jednak zabezpieczyć przed różnymi strasznymi rzeczami. Mówię, że żadne normy nie są potrzebne, ale obecnie już żyjemy w takiej rzeczywistości, że większość nowych norm jest absolutnie nikomu niedopotrzebna. Europa faktem jest, że jest bogata, natomiast się prawie że nie rozwija. Jeżeli spojrzymy na jakim etapie są, czy na jakim poziomie są teraz gospodarki Grecji, Włoch czy Hiszpanii, to widzimy, że te państwa mają ze sobą kilkanaście straconych lat i one robią się już teraz z każdym kolejnym rokiem coraz biedniejsze. Duszą się pod nadmiarem regulacji czy też długu, więc Europa biednieje. Europa traci na znaczeniu właśnie przez te regulacje. Jak spojrzymy na najszybciej rozwijające się państwa na świecie, najbogatsze państwa na świecie, to one cechują się tym, że jest tam właśnie wolność gospodarcza, a nie nadmiar regulacji. Mhm. No to tak pod kątem perspektywy polityki światowej, z kim nam teraz najbardziej jest po drodze? No bo z Rosją nam nie po drodze, z Unią coraz bardziej się te drogi rozchodzą, no bo się skończyło wspieranie budowy dróg, a zaczęło się róbcie to, róbcie tamto i macie tutaj listę zakazów, nakazów. To z kim nam dobrze? Czy my się powinniśmy, nie wiem, z Chińczykami bardziej zaprzyjaźnić, w sensie biznesowym oczywiście, czy jednak z Amerykanami trzymać bardziej, czy może właśnie grać na 7 różnych frontów? Przyjaźnić to nie ma się z kim, ponieważ państwa nie są po to, żeby się ze sobą przyjaźnić. Musimy załatwiać swoje interesy z poszczególnymi państwami, to znaczy z Niemcami swoje interesy gospodarcze, a swoje interesy militarne to w tym momencie ze Stanami Zjednoczonymi. Już niezależnie od tego, jak do tego doszło, ale faktem jest, że mamy wojnę niedaleko swojej wschodniej granicy. Mamy państwo w tym momencie bardzo do nas nieprzychylnie nastawione, czyli Rosję, i potrzebujemy teraz pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych i tu nie ma co się obawiać.
obrażać na rzeczywistość, tak to po prostu wygląda. Żadne inne państwo w tym momencie, żadne Niemcy czy Czesi to nam nie pomogą, jeżeli będziemy mieli wojnę z Rosją, co nie jest wcale wykluczone w ciągu następnych 5 czy 10 lat, więc militarnie jesteśmy teraz skazani na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi z wszystkimi tego konsekwencjami. Mhm. Czy to może też być o tyle plus, że dzięki temu się te interesy równoważą trochę, że nie mamy jednego stałego partnera głównego, który by, przez co byśmy się stali być może za bardzo zależni od niego? Tak, nie jest to zła sytuacja, kiedy gospodarczo jesteśmy dużo bardziej związani z Niemcami, a militarnie ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż Stany Zjednoczone też zdaje się, że będą teraz więcej inwestować w Polsce. Ważne jest to, żeby nie być uzależnionym nigdy, czy to w biznesie, czy w polityce, od jednego kontrahenta, czy to jest nasz dostawca, czy też odbiorca, więc to jak najbardziej należy się dywersyfikować. Mhm. Teraz temat chciałem poruszyć, który mnie osobiście bardzo rusza, dlatego że wiem, moim zdaniem w ogóle edukacja jest rozwiązaniem wielu różnych problemów. Lepiej wyedukowani ludzie lepiej sobie poradzą. A edukacja w Polsce jak wygląda? No pewnie są różne opinie, ale w większości chyba ci, którzy szkołę przeżyli, no to wiedzą, że no cóż ja tu mam powiedzieć, żeby zostało to opublikowane. Nie do końca to działa. Powiedzmy bardzo delikatnie, że edukacja w Polsce nie do końca nas przygotowuje do wspaniałego życia, radzenia sobie, zarabiania pieniędzy. I mam wrażenie, że ostatnich parę lat zostało również niestety straconych, gdzie wręcz w drugą stronę to momentami szło. I nie wiem, czy te różne pomysły programowe i tak dalej, to był strzał w dziesiątkę. Co można zrobić, żeby edukacja miała w Polsce sens? Żeby to nie było, że te dzieci tylko tam chodzą, cierpią, że muszą tam siedzieć i potem zapominają o wszystkim, co tam było i w zasadzie nie wiadomo, o co tu w ogóle chodzi, bo kilkanaście lat wyjętych z życiorysu i nic z tego nie wynika, poza liczeniem podstawowych rzeczy i pisaniem ładnie. Masz oczywiście rację, że edukacja w Polsce niestety wygląda coraz gorzej. Te ostatnie lata walki z wirusem to już w ogóle był szczyt absurdu, to tak naprawdę zamknięcie szkół, wprowadzenie tej pseudoedukacji przez zdalnej, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Zmniejszono wymagania na maturze chyba o 25%, żeby tu w statystykach jeszcze nie tak źle wyglądało. No polska szkoła nie jest dostosowana do współczesnych realiów. I czemu nie jest dostosowana? Bo znowu mamy scentralizowany, monopolistyczny, państwowy system edukacji. Mamy jakieś kuratorie, mamy Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pisze dokładnie programy nauczania. Mamy przymusowe wersje podręczników, że jeden podręcznik dla każdego. Znowu nie mamy żadnej konkurencji. Nie ma konkurencji realnej pomiędzy szkołami, pomiędzy programami nauczania, pomiędzy metodami nauczania i to musi po prostu działać źle. I znowu to, co należy wprowadzić, to większą wolność i odbiurokratyzowanie. My bardzo byśmy chcieli, żeby państwo przestało wtrącać się w edukację. Prawie całe Ministerstwo Edukacji Narodowej jest zbędne, kuratoria są zbędne. Należy pozwolić przede wszystkim nauczycielom, żeby to nauczyciele uczyli, a dyrektorzy szkół zarządzali procesem nauki. Czyli to jak najbardziej zderegulować i kompetencje przenieść jak najbardziej w dół. I wtedy co się wydarzy? Jeżeli będziemy mieli konkurencję, ale taką uczciwą, zarówno pomiędzy szkołami publicznymi, jak i niepublicznymi i edukacją domową, żeby ten pieniądz za każdym uczniem był dokładnie taki sam, niezależnie czy idzie do szkoły publicznej, czy do prywatnej, jakiejś społecznej, czy uczy się w domu, to szkoły zaczną ze sobą rywalizować i stanie się dokładnie to, co w każdej innej branży, poziom wzrośnie. To jest bardzo ważna rzecz, że współcześnie świat się naprawdę niesamowicie zmienia. To nie jest jak 150 lat temu, że wiadomo było, że za 20 lat wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo. My tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, jakie kompetencje będą potrzebne za 50 czy za 20 lat. Chodzi teraz już na inteligencję. Okazuje się, że obecne sposoby nauczania już są kompletnie do niczego. Kiedyś, kiedy jeszcze ja chodziłem do szkoły, to pisało się eseje, rozprawki po to, żeby sprawdzić wiedzę danego ucznia. Teraz taki uczeń wpisuje temat do ChatGPT i on mu pisze całą rozprawkę czy jakiś esej. Nauczyciel nie bardzo ma narzędzia, żeby w ogóle sprawdzić, czy to uczeń to napisał, czy nie. Co pokazuje, że trzeba zupełnie inaczej podejść do sprawdzania wiedzy. To musi wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory. Jak? Nie wiem. Ja nie jestem nauczycielem, na tym się nie znam. Obecnie jestem politykiem i podobnie inni politycy się na tym nie znają. Ale jeżeli to rozproszymy i każda szkoła będzie sobie eksperymentować, jak do tego podejść, dostanie nauczyciel czy też dyrektor wolną rękę, to jestem przekonany, że gdzieś wpadną na to, jak to robić dobrze. Ludzie będą widzieć, że tam to świetnie działa i zacznie się ta wiedza rozprzestrzeniać na inne szkoły i poziom będzie rósł. Zawsze tak jest, że jak jakaś firma wpada na świetną innowację, to inni to od razu od niej podłapują, bo też chcą mieć dobrej jakości usługi. Więc
szkoła musi być dużo bardziej zdecentralizowana. Ta decyzyjność musi być na poziomie nauczycieli, na poziomie dyrektorów szkół. Rodzice muszą mieć na to wpływ, zwłaszcza w współcześnie tak szybko zmieniającym się świecie. Jeżeli mamy czekać, aż Ministerstwo Edukacji Narodowej dostosuje sposoby nauczania do tego, jak wygląda świat, to my się nigdy tego nie doczekamy. To jest za wolna, zbyt skostniała instytucja, opanowana przez jakichś 60-70-letnich ludzi, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, co to jest ChatGPT, więc nie są w stanie wymyśleć, jak ten problem obejść, czego w ogóle uczyć teraz dzieci, jakie kompetencje będą w przyszłości potrzebne. Ci ludzie są zbędni. Dyrektor musi być menedżerem, który ma swobodę w podejmowaniu decyzji, który może dać wyższe wynagrodzenie dobremu nauczycielowi, niższe słabszemu. Nauczyciel to jest ten człowiek, który ma uczyć i to on powinien wiedzieć, jak należy uczyć, a nie jakiś urzędnik z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mhm. Jak rozumiem, ta możliwość rozwoju, czyli tego, że jak się będzie lepszy, to będzie się więcej zarabiało, spowodowałoby, że mielibyśmy lepszych nauczycieli, no bo oni mieliby w ogóle po co się szkolić, edukować, a teraz to w zasadzie tylko ci najwięksi tacy misjonarze, no to może chcą swoje wolne godziny dodatkowo na tym spędzać, a reszta stwierdza świadomie lub podświadomie, że no w sumie po co, jak to nie ma z tego nic. Znowu tak jak w każdej innej branży, zresztą u nauczycieli też tak działa, przecież mamy rynek korepetycji, wiadomo, że całkowicie szary, tam nikt nie płaci podatków od tych korepetycji, ale różni nauczyciele, przecież każdy wie, mają różne stawki za uczenie. Ci lepsi korepetytorzy mają kolejki uczniów do siebie, mają wyższe stawki, a ci słabsi mają niższe stawki. I w szkole powinno być tak samo. Gdybyśmy w jakiejkolwiek branży, nie wiem, wśród informatyków, albo programistów, albo prawników, dali zasadę, że każdy zarabia tyle samo, no to przecież nikomu by się nic nie chciało, poziom by strasznie spadł. Lepsi muszą zarabiać więcej, a słabsi muszą zarabiać gorzej. Wtedy wszyscy się starają być jak najlepsi. I dokładnie to samo trzeba zrobić w oświacie. Czyli nie jest jakby tutaj koncepcją, żeby wyeliminować szkoły publiczne i zrobić same prywatne, co mogłoby przestraszyć tych, którzy no, znają model amerykański i wiedzą, że tam, żeby iść na studia, no to trzeba mieć hajsy i to nie małe, bo inaczej będzie problem i potem się ludzie kredytują i tak dalej. Więc jak rozumiem, ty jesteś za tym, żeby były szkoły też publiczne, no, normalnie istnieją, działały. Nie będziemy ich likwidować. Każdy ma prawo do nauki. Nie będzie musiał za to dodatkowo płacić względem tego, co jest teraz. Chcemy tylko, żeby nasze dzieci były po prostu lepiej uczone. No to pytanie, które wiem, że paru dziennikarzy ci zadało, więc widocznie jest ono ciekawe dla ludzi. Czy one, te dzieci, powinny być w tej szkole uczone też religii zatem? Ja akurat jestem przeciwnikiem nauki religii w szkołach. Uważam, że to przeszkadza, szkodzi zarówno szkołom, jak i religii. Kiedyś dzieci się nie uczyły w szkołach i było pod kątem wiedzy religijnej znacznie lepiej niż obecnie, więc ja nie jestem zwolennikiem religii w szkołach. Natomiast jeżeli jakaś szkoła chce, zwłaszcza prywatna, jeżeli rodzice chcą, no to nie widzę w tym też żadnego problemu większego. To wydaje mi się, że nie jest kluczowa sprawa z punktu widzenia jakości polskiej edukacji. Czyli to, żeby tak podpuścić coś, bo wiesz, oglądałem się tych dziennikarzy, oni tak podpuszczają ciągle, no to ja też podpuszczę. Czy jakby była prywatna szkoła, która stwierdza, że w takim razie będzie robiła wyjazdy do Mekki i ma mały meczecik dla rodziców, to spoko. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci. Jeżeli rodzice chcą robić wycieczki do Mekki, to niech robią, bo to w ogóle nie jest mój interes. Okej, okay. Dobra. To jest zabawnie, ale teraz podatki, więc temat jeszcze zabawniejszy, można powiedzieć. Niskie i proste podatki, kiedy ktoś tak mówi, no to lampki się ludziom zaświecają, ponieważ nigdy czegoś takiego nie widzieli, więc jest to jakby koncept teoretyczny. Albo może ktoś mieszka za granicą, jest reprezentantem Polonii, no to może widział, ale tutaj jakby brzmi to jak no dosyć abstrakcyjne jednak. Trochę jak tam 100 tysięcy mieszkań w rok postawimy i jeszcze damy na kredyt. Czy da się zrobić, albo jak, może jak, nie tam czy, bo już nie będziemy tu smęcić, jak zrobić niskie i proste podatki? Oczywiście, że się da. Ja w ogóle nie rozumiem tego konceptu, że się nie da. No z czego to wynika? No wiadomo, zbudować 100 tysięcy mieszkań to nie jest prosto, to trzeba się trochę narobić, ale podatki no to są przecież ustawy, to jest zwyczajny papier, gdzie ktoś coś nadrukował, można nadrukować zupełnie coś innego, ja tu nie widzę żadnego problemu. Mówią, że ustawa o VAT musi być strasznie skomplikowana. W Polsce ma już ponad 400 stron, bo to jest implementacja dyrektywy unijnej, no ale w Estonii ustawa o VAT ma chyba 90 coś stron i też jest implementacją dyrektywy unijnej i może mieć Estonia prosty VAT,
świat, a my w Polsce musimy mieć skomplikowany. No czemu? To nie ma żadnego prawa natury, to nie jest nigdzie zadekretowane, między Odrą a Bugiem muszą być skomplikowane podatki. Nie, nie muszą być. Mamy swoją ustawę o VAT wzorowaną właśnie na estońskiej, która jest strasznie uproszczona względem tego, co mamy obecnie. Tam są tylko dwie stawki VAT-u. Jedna na towary, druga na usługi. Mamy prawo do odliczenia VAT-u od tego, co można odliczać, co powinno być móc do odliczeń od samochodów, tak? Obecnie nie możemy całego VAT-u odliczyć z samochodów osobowych, a normalnie w cywilizowanych krajach europejskich można. W Polsce też powinno być takie prawo. Podniesienie progu wejścia na VAT z 200 do 400 tysięcy osób, żeby takie już najmniejsze firmy naprawdę nie musiały na ten VAT wchodzić. Mamy przygotowaną, dostępną w internecie, można przeczytać, prostą ustawę o VAT. Do tego mamy proste ustawy o PIT oraz CIT. No znowu, czemu w Polsce mamy 10 stawek ryczałtu w podatku ryczałtowym? 10 stawek. Lekarz płaci 14%, a weterynarz 8,5%. Czym się praca weterynarza różni od lekarza, gdy ma płacić 8,5%, drugi 14%? Czemu prawnik ma płacić 15%, a na przykład inżynier ma płacić 12%? To z niczego nie wynika. Powinna być jedna stawka ryczałtu dla usług, 8%. Tam się przeliczyłem przy VAT-cie. Tutaj chodziło przy VAT-cie. Mamy dwie stawki, ale inaczej oczywiście podzielone, nie na usługi, na towary. To jest przy ryczałcie. 8% dla usług, 3% dla towarów i limit przychodowy nie 2 miliony euro, tak jak obecnie, tylko 50 milionów złotych. Nagle polski drobny biznes przechodzi na bardziej opłacalny ryczałt, jeżeli chce, bo jeżeli nie chce, to nie musi przechodzić. I przepisy dotyczące ryczałtu ze 100 stron maleją nagle do 2 stron. Da się, też opublikowane u nas w internecie. Więc mamy prostą ustawę o PIT na 50 stron łącznie, są 3 ustawy. Ustawa o CIT na 50 stron, ustawa o VAT tam na 90 parę, razem poniżej 200 stron, 3 najważniejsze ustawy. To jest po prostu do zrobienia, to się da zrobić. My już to nawet zrobiliśmy, pokazaliśmy, jak te ustawy wyglądają. Na pewno są jakieś drobne błędy, to zawsze można je poprawić w procesie legislacyjnym, ale właśnie szokujące jest to, że ja pokazałem, jak mogą wyglądać proste podatki, a ludzie dalej nie wierzą, że tak się da. Co więcej, niektórzy wierzą mojej konkurencji, która mówi, że uprości prawo podatkowe, a na pytanie, a co uprościcie, to oni już nie wiedzą, co uprościć, bo nie mają żadnej intencji uproszczenia prawa podatkowego. Z każdym kolejnym rokiem, o czym każdy przedsiębiorca wie, podatki są coraz bardziej skomplikowane. Czy rządzi PiS, czy Platforma, z każdym kolejnym rokiem jest coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane prawo podatkowe. I nikt poza nami naprawdę nie ma żadnej intencji uproszczenia tych podatków, więc albo ludzie zagłosują na kogoś, kto naprawdę chce uprościć te podatki, albo w kolejnych wyborach będziemy mieli znowu ten sam problem, bo już te podatki będą jeszcze bardziej skomplikowane niż obecnie. Myślę, że te osoby, które twierdzą, że się nie da tego uprościć, pomijając pewnie jakiś rodzaj syndromu sztokholmskiego, że już się przyzwyczaili, że się idzie do księgowej i się tam siedzi, pije kawę i rozkminia w ogóle, jak żyć, to myślę, że być może mają obiekcje nie do tego, że nie da się napisać ustawy, tylko do tego, że ta ustawa będzie miała konsekwencje, których nikt nie policzył, że no dobra, no bo równie dobrze można powiedzieć, że zróbmy jak w Dubaju 0%, no i co? No a jednak są koszty, więc muszę zapytać, czy to ktoś tak dokładnie policzył, że ten kraj nie zbankrutuje później, jak będą te niższe podatki zwłaszcza, no bo znaczy, najpierw pewnie proste. Policzyliśmy to, ale jeszcze, to jest bardzo właśnie ważne. Najpierw trzeba je uprościć, a dopiero potem obniżyć. Przecież ja nie mówię o zmianie stawek podatku. CIT ma dalej wynosić 19%. Chcemy zwiększyć próg wejścia na CIT, ten 19% z obecnie z 9, z 2 milionów euro do 50 milionów złotych, ale to jest detal w budżecie państwa, to są naprawdę małe kwoty. Stawki PIT-u 12-19%, tak jak do teraz. Przede wszystkim chcemy to prawo uprościć, żeby nie trzeba było tyle czasu marnować na zastanawianie się, co ten podatek tak naprawdę mówi, a w drugiej kolejności dopiero je obniżyć razem z redukcją wydatków, na przykład 13 emeryturą, 14 emeryturą, 300+, nie wiadomo czym tam jeszcze, więc trzeba obniżać uprościć podatki, potem obniżać podatki i obniżać wydatki. A cała konkurencja chce komplikować podatki, podnosić rozdawnictwo, zwiększać wydatki i jeszcze kłamią, że będą obniżać podatki. No tak to się rzeczywiście nie da. Ale to nie jest nasz przypadek. My nie mówimy o podnoszeniu wydatków i obniżaniu podatków, tylko o upraszczaniu podatków, a następnie ich obniżeniu razem z wydatkami. Mhm. To jest właśnie racjonalne, rozsądne podejście do finansów publicznych. I nie jeszcze nazywają populistą, że mówię o obniżeniu wydatków. Oni mówią o podwyższeniu wydatków, obniżeniu podatków i niby nie są populistami. Jeżeli wynik wyborów będzie zadowalający, żeby można było w waszym wykonaniu wprowadzać pewne zmiany, jakie ministerstwa byś, czy resorty wywalił? Pozbył się ich i niech
nie istnieją. To jest dużo takich ministerstw, które za bardzo do niczego się nie przydaje. Nie bardzo wiem, po co jest Ministerstwo Kultury albo Ministerstwo Sportu. W Stanach Zjednoczonych chyba nie ma takich instytucji i nie narzekają na swoją kulturę ani na sport. Radykalnie ograniczyłbym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak jak mówiłem, ono się prawie niczym nie powinno zajmować. Może organizacją matur, co najwyżej, wszystko powinno być przeniesione na poziom szkół, czy też na poziom... No, głównie na poziom szkół tak naprawdę, więc zbędnych ministerstw to jest dużo. Prawdopodobnie powinno zostać około tylko 10 ministerstw, ale do tego niestety jeszcze daleka droga. Dobra, no to idąc dalej, parę mitów chciałbym, albo nie mitów, zaraz mi powiesz, ale parę rzeczy, które znowu wyczytałem w internetach niesamowitych i jakbym cię nie znał, to bym pomyślał, że piszą o kimś innym, no ale jednak trzeba sprawdzić. Pierwsza rzecz... Nie, no ale muszę, robiłem research, kieruję się tym, co mówią dziennikarze. Nie wiem, czy ty uważasz kobietę za człowieka, czy ona ma prawo do życia, nie wiem, rozwijania się, czy nie wiem, bo tak niektórzy dziennikarze mówią, że tak nie uważasz. Nie, no, kobieta... co twoja żona? Nie ma jej tu, jest w piwnicy. Tak, ostatnio moja żona mówiła, że czyta wszędzie w internecie, jak ona jest strasznie ciemiężona, jak jej źle. Ona mówi, że ona w ogóle nie zauważyła tego, żeby jej źle było. No, nie musi pracować, ma kogoś do pomocy w domu, w dzień może sobie tam pójść gdzieś na kawę czy na siłownię i się w ogóle nie czuje ciemiężona, więc o co chodzi, jak ja ją tak źle traktuję? No, ja w ogóle nie wiem, skąd jest ten pomysł. No, kobieta tak, jest człowiekiem, tak jak mężczyzna jest człowiekiem. Ja nie wiem w ogóle, jak można mieć co do tego żadnych wątpliwości. Wręcz przeciwnie. To ja właśnie doceniam kobiety w przeciwieństwie do naszej konkurencji. Ja u siebie w firmie zatrudniam naprawdę bardzo dużo kobiet i to bardzo dużo, no, im, głównie na stanowiskach kierowniczych. Tak? Mam tam dużo więcej kobiet niż mężczyzn. W Polsce kobiety są ambitne, chcą się uczyć, chcą się rozwijać, robią karierę i mają dokładnie te same problemy, co mężczyźni, czyli wysokie, skomplikowane podatki, przymusowy ZUS w swoich przedsiębiorstwach, zbyt dużo biurokracji. Kobiety w Polsce zakładają firmy, pracują w zarządach dużych przedsiębiorstw i to jest dobre, nikt nie ma z tym w zasadzie żadnego problemu. Jestem przeciwko oczywiście jakimś parytetom, bo jest to traktowanie kobiety właśnie jako kogoś gorszego, że trzeba mu przymusowo, prawnie zabezpieczyć jakieś miejsce w zarządzie czy na liście wyborczej, więc jestem, sprzeciwiam się parytetom, natomiast chciałbym, żeby kobiety i mężczyźni byli dokładnie tak samo traktowani przez prawo. Dobra, no to mamy. To drugi mit. Czy jeżeli Konfederacja będzie u władzy, to będziemy, nie wiem, strzelać do gejów, może obozy dla nich jakieś otworzymy specjalne, żeby... Będziemy strzelać do gejów, ani robić żadnych obozów. Znowu niespodzianka. Gej też jest człowiekiem, ma pełnię praw obywatelskich. Nawet mam propozycję. Wieczór odkryć. Niesamowity. Nawet mam dobrą propozycję dla gejów, to znaczy zniesienie podatku od gejów, czyli podatku od spadków i darowizn. To znaczy teraz jak ktoś żyje w rodzinie, ma męża czy żonę, może po nim dziedziczyć bez żadnych podatku od spadków i to jest dobre. Natomiast jeżeli ktoś żyje w jakimś takim związku, którego nie da się uregulować, no to już płaci podatek od spadków. Ja nie bardzo rozumiem, czemu ten podatek jest do zniesienia. Jeżeli ktoś płacił podatki, zarabiał pieniądze, bogacił się i chce to komuś przekazać po swojej śmierci, to państwo nic do tego, nie łupi się, już zmarły. Więc jestem za zniesieniem podatku od spadków, tak żeby i darowizn, żeby rozwiązać ten dosyć istotny problem. Czyli w zasadzie to oni powinni tutaj propsować. Oczywiście, że tak. No to kolejna grupa ludzi może do mówienia. Dzieci. Czy tylko dzieci głosują na Konfederację? Bo to taka idealistyczna partia, to wiadomo, może to tam młodzież. Dzieci to w ogóle na nas nie głosują, bo jeszcze nie mają praw wyborczych. Natomiast z naszych badań wynika, że mamy rzeczywiście bardzo duże poparcie do 29 roku życia, ale jeszcze serio dosyć duże do 39 roku życia i już istotne między 40 a 49. Faktem jest, że 50, 60, 70-latkowie to głosują na nas w ilościach śladowych. Natomiast 20, 30, 40... Trzynastki chcecie zabrać. No pewnie dlatego. Albo dlatego, że cały czas TVP oglądają, TVN i tam pioro mózgi. Natomiast 20-30-latkowie to nie są dzieci, a naprawdę ich dużo chce na nas głosować. Jesteśmy partią właśnie młodego pokolenia, ale przez młode pokolenie to rozumiem też jeszcze ludzi w moim wieku. Jestem z 86 roku i tak moje pokolenie chce głosować na Konfederację i dziećmi już nie jesteśmy. Kolejna rzecz, którą dziennikarze różnych znanych stacji powtarzają intensywnie. Czy jeżeli by Konfederacja była u władzy, to będzie tak, że na przykład rozwody zostaną zdelegalizowane i ogólnie no to w zasadzie wszyscy
będą musieli jednak być katolikami, bo inaczej to bardzo źle. Kolejny fake news. Nie będziemy delegalizować żadnych rozwodów. Nigdy nie było takiego planu, żeby zakazać komuś rozwodzenia się. Tym bardziej nie ma przymusu do bycia lub nie bycia katolikiem. W ogóle nie wiem, kto wyczytał takie rzeczy w naszym programie, bo ich tam nigdy nie ma i nie było. No myślę, że w programu to oni czytać nie muszą, żeby głosić swoje tezy. No ale to jest taki biznes dosyć przykry, ale do tego może jeszcze wrócimy. Czy macie też jakiś pomysł na... Znaczy nie wiem, na ile politycy w ogóle powinni ten temat rozkminiać, ale jednak są różne tam zawsze obietnice i tam polityka rodzicielska i taka i zapłaćmy tyle i tak dalej, żeby była ta dzietność, żeby naród polski nie wymarł. Co można zrobić, żeby naród polski nie wymarł, żeby demografia się poprawiła w inny sposób niż tylko imigracja? Trzeba mieć przede wszystkim dzieci. Ja mam trójkę dzieci, więc co nieco wiem, skąd się biorą dzieci. I głowę daję, że podczas aktu tworzenia tych dzieci nie było na miejscu żadnego urzędnika. A gdyby był, to by przeszkadzał też. Jestem za tym, żeby się urzędnicy odczepili od tego aspektu ludzkiego życia, bo naprawdę tam pomagać nie będą. Więc to nie jest tak, że Polacy będą teraz płodzić dzieci za pieniądze, że politycy im sypną groszem, to nagle jakaś kobieta stwierdzi, że ona teraz urodzi dodatkowe dziecko, bo dostanie 300 czy 400 zł więcej. To tak nie działa. Na świecie można zauważyć wręcz odwrotną tendencję. Im ludzie są bogatsi, tym mają mniej dzieci. Polskie społeczeństwo się bogaci i ma mniej dzieci. To jest powszechne na całym zasadzie świecie. Przyczyny niskiej dzietności nie są finansowe, tylko kulturowe. Kultura się zmienia, ludzie robią się coraz bardziej wygodni. Wiadomo, że dzieci to obowiązek, to też pewne przykrości, pewne ograniczenia naszej wolności. Wiele osób dochodzi z różnych powodów do wniosku, że po prostu dzieci nie chce mieć, ewentualnie chce mieć ich bardzo mało i bardzo późno. I tu politycy tego nie zmienią, cała kultura musiałaby się zmienić. Więc ja uważam, że te wszystkie programy 500-800+ są po prostu zbędne, nie rozwiązują żadnego problemu, nie zwiększają dzietności, tylko pogarszają nasz system finansów publicznych, zwiększają nasze zadłużenie i na pewno nie pomogą rozwiązać problemu niskiej dzietności. Albo Polacy stwierdzą, że chcą mieć więcej dzieci i będą je mieli, albo stwierdzą, że nie chcą ich mieć. Wtedy żadna siła ich do tego nie zmusi. Mhm. Czyli jak zwykle wolność tak naprawdę. To jest ta wartość, która ostatnio cierpiała intensywnie, ale ona jest rozwiązaniem. To teraz a propos wolności, bo z własnej woli wszedłeś do polityki, to chciałem zapytać tak trochę z perspektywy biznesu, czy fajnie się zarządza w ogóle partią, bo ja sobie wyobrażam, że już pomijając to całe, że się idzie do mediów i się słucha różne niesamowite historie na swój temat, jest się wiecznie obrażany wprost i za plecami, no ale ma się też swoją partię, swoich ludzi, którzy jedni pewnie bardziej wygadani, profesjonalni, inni może trochę jeszcze mniej doświadczeni i czasem trzeba się tłumaczyć za słowa innych ludzi, bo to, co oni powiedzą, to zawsze jest w sumie twoja wina, jako tego, który jest twarzą tego wszystkiego. Czy to jest dużo gorsze od prowadzenia biznesu? Jest inne i wydaje mi się, że jest trudniejsze. Cały czas się tego uczę. Przedsiębiorcą jestem już kilkanaście lat, a prezesem partii niemal równy rok, więc jeszcze wiele nauki przede mną. Robię dużo błędów, staram się na nich uczyć. Dużo jest różnic, bo jak prowadzić firmę, to w zasadzie można dowiedzieć się zewsząd. Są na ten temat książki, filmy, sam wydajesz na ten temat książki. Jak ktoś chce się uczyć, to się nauczy. Można z kimś porozmawiać, pojechać na jakąś konferencję dla przedsiębiorców. Tej wiedzy, można z kimś poznać kogoś, kto jest przedsiębiorcą, nauczyć się. Jest nieograniczone współcześnie możliwości nauczenia się jak należy zarządzać firmą. A widziałeś gdzieś książkę, jak zarządzać partią? No nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma podcastów, filmów na YouTubie, książek. Naprawdę za bardzo jeszcze nie ma z kim o tym porozmawiać, bo ilu w Polsce mamy prezesów partii, którzy mają jakieś sukcesy i warto się od nich uczyć. Ani Kaczyński, ani Tusk to mi nie podpowiedzą, jak to robić, żeby było dobrze. Więc nie ma się ani od kogo uczyć, ani nie ma gdzie przeczytać, czy posłuchać, jak to robić. Trzeba się uczyć na własnych błędach. To jest pierwsza duża różnica. Druga jest taka, że taką analogię ułożyłem, wydaje mi się, że jest trafna, że zarządzanie firmą to jest jak trenowanie drużyny piłkarskiej klubowej. Ma się tych pracowników codziennie u siebie, płaci się im wynagrodzenie, można od nich czegoś wymagać.
Natomiast jak mamy partię polityczną, tam jest parę tysięcy członków, przynajmniej w naszej, i teraz ja ich nie mam na co dzień. Ja im zresztą nie płacę, nie są u mnie na pensji, tak? Widzę ich raz na czasem na miesiąc, niektórych raz dwa, na dwa, trzy miesiące. Tak jak selekcjoner reprezentacji widzi tych piłkarzy raz na parę tygodni, raz na paręnaście tygodni, ma ich do dyspozycji przez dwa, trzy dni, nie płaci im za bardzo wynagrodzenia, też ma na nich mniejszy wpływ i to jest ta główna różnica. Czyli właściciel firmy, prezes, to jest jak taki trener drużyny klubowej, a prezes partii to jest taki selekcjoner już drużyny narodowej. I to zupełnie zmienia trochę, znaczy wszystko się nie zmienia, niektóre rzeczy są podobne, natomiast to mocno zmienia sposób patrzenia, sposób działania. Niektóre rzeczy są podobne, trzeba dbać, co jest oczywiście trudne, o kulturę organizacyjną, o integrację ludzi, o poziom komunikacji, o jakiś marketing, to niektóre rzeczy są pewne podobieństwa, natomiast jest naprawdę bardzo dużo różnic i dopiero się wszystkiego uczę, jeszcze jestem przekonany, że wiele wielkich błędów i wiele nauki przede mną. A czy w takim razie z perspektywy tych ostatnich miesięcy kampanijnych, jak masz już porównanie tych dwóch światów, polityki i biznesu, pomijając znowu te rzeczy jakby oczywiste, czyli że cię obrażają z każdej strony, to co, polityka jest trudniejszą działką pod kątem tego, że ma się samych wrogów, i trudniejszą w ogóle do osiągnięcia jakichkolwiek efektów, czy jak? Tak, jest dużo trudniejsze. Jeszcze jest jedna wielka różnica pomiędzy biznesem a polityką. W biznesie można otworzyć swoją małą firmę, mieć pomijalny udział w rynku, ale można z tego żyć, można się potem rozwijać. W polityce próg wejścia to jest 5%. Nie robisz 5%, nie macie w Sejmie, co oznacza, że żeby w ogóle ruszyć z polityką, trzeba na starcie mieć 5% rynku, a to jest bardzo duży rynek, wymagający, ogólnopolski, konsumencki. Tam mamy prawie 30 milionów klientów, czyli wyborców, to jest strasznie dużo. Gdyby ktoś miał 10% udziału, nie wiem, w polskim rynku, nie wiem, czegokolwiek, tak? Wody, czy jedzenia, czy samochodów, czy jakimkolwiek, czy mebli, czegokolwiek, to byłaby wielka firma, nie? 10% w rynku takim konsumenckim, ogólnopolskim, to jest naprawdę strasznie dużo. Mało która firma ma 10% w swojej branży, a to w ogóle trzeba zacząć od 5, najlepiej mieć od razu 10, żeby w ogóle cokolwiek móc powiedzieć. To jest dopiero pierwszy poziom, a potem jest tylko trudniej. Więc próg wejścia, bariery wejścia są na niespotykanie wysokim poziomie. Konkurencja jest na bardzo wysokim poziomie. Zasoby przeciwnika są na olbrzymim poziomie. No przecież te największe partie mają za sobą olbrzymie telewizje, mają spółki Skarbu Państwa, ministerstwa, dziesiątki tysięcy ludzi, niektórzy jakieś pomoc z zagranicy. No są nieograniczone w zasadzie środki, a my mamy na to budżet w wysokości paru milionów złotych na tą kampanię wyborczą. Czytałem, że sam Orlen za to, że zaniża ceny paliw na czas kampanii, to wyda na to 1,5 miliarda złotych. Tak? Mamy wszystkie spółki Skarbu Państwa, które umieszczają billboardy z reklamami. Przecież to wszystko kosztuje straszne pieniądze. TVP w pierwszej połowie tego roku pokazywało polityków PiS-u, dając im swobodną wypowiedź, 250 godzin, a naszych wpuścili na 0 sekund. Więc znowu, policzmy koszt tego czasu antenowego. Tak? Są niesamowite fundusze, które ma konkurencja. Ogrodzili się barierami wejścia i to jest strasznie wymagający rynek. Naprawdę strasznie ciężki. Biznes jest dużo łatwiejszy. Czasem sobie tak myślę, że jeżeli nie pójdzie mi z tą polityką i wrócę do biznesu, nagle świat znowu się zrobi taki prosty, konkurencja taka mało znacząca i dopiero wtedy im pokażę. A w takim razie, bo to też mnie ciekawi tak już prywatnie bardziej, czy na przykład twoja rodzina, kiedy się kładziesz, to czy twoja żona ci tam nie szepcze do ucha, weź, skończ. Nie, bo to moje życie przez ostatnie pół roku, nasze życie nie jest lepsze, tylko jest gorsze. Zdecydowanie życie mojej rodziny nie jest lepsze przez ostatnie pół roku. Żona mi tego nie mówi przedtem, bo jak wracam do domu, to ona już śpi, więc nawet wtedy się nie widzimy. Tak, bardzo rzadko widzę swoją rodzinę. Ostatni wolny weekend to miałem chyba na początku sierpnia i kolejny będę miał, nie wiem za ile tygodni, bo jestem w trasie wyborczej po całej Polsce. Dzisiaj też w Warszawie jestem, nie u siebie w domu, więc to jest bardzo obciążające dla rodziny, zarówno dlatego, że naprawdę mało czasu z nimi ostatnio spędzam, jak i tego, jakie to ma dla nich koszty. No, moja żona jest zaczepiana przez jakichś obcych ludzi, którzy ją obrażają, powtarzają te kłamstwa na mój temat. To są naprawdę bardzo nieprzyjemne rozmowy i nikomu czegoś takiego nie życzę. Swoją drogą uważam, że atakowanie rodzin polityków za to, że są rodzinami polityków, jest wybitnie niewłaściwe. Przecież moja żona czy moje dzieci nie są winne temu, że poszedłem w politykę, to jest moja decyzja, ja za to odpowiadam, to mnie można obrażać, ale czemu obrażać osobę, która nie jest osobą publiczną i sama się w to nie wpakowała? To już jest coś według mnie wyjątkowo niewłaściwego.
To jeszcze a propos tego właśnie obrażania, to mnie ciekawi, czy ty masz jakąś, nie wiem, technikę psychologiczną, bo wydaje mi się, że większość ludzi, którzy nas teraz oglądają, zgodziłoby się, że gdyby ich ostatnie pół roku wyglądało tak i większość twoich rozmów, które ostatnio były w mediach, tak wyglądały, jak się normalnie nie rozmawia z kolegą przy piwie, mnie uszy bolały, jak tylko słuchałem tych wywiadów po to, żeby się dzisiaj przygotować. Czy jest na to jakiś patent, żeby zaraz masz wejście na tą antenę i wiesz, że tam nie będzie gościa, który chce znać twój program, tylko to jest gość, który będzie kombinować jak koń pod górę, żeby tylko udowodnić, że ty jesteś świrem. Ale patent na co? Patent na to, żeby w ogóle chcieć, żeby się nie załamać, że wróciłeś, miałeś dzień, 8 wywiadów i na 7 cię wyzywano od najgorszych, sugerowano, że tu ten... Nie jest kwestia tylko wywiadów, ale też artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych, gdzie dopiero można o sobie naczytać się, bo wiesz, jak masz wywiad, ktoś ci coś zarzuca, możesz odpowiedzieć. Jak czytasz artykuł w gazecie na dwie strony o tobie, gdzie są same bzdury, to nie masz za bardzo jak odpowiedzieć, więc to jest cięższe. No, ja się pogodziłem z tym, że jak ktoś chce być politykiem, to no, musi mieć naprawdę bardzo grubą skórę w zasadzie. Nie wiem, czy jest inny zawód, gdzie trzeba cechować się tak grubą skórą jak w polityce. Wszyscy, bez wyjątku politycy, którzy cokolwiek znaczą, są strasznie obrażani przez w zasadzie wszystkich, bo to nie tylko tak, że mnie obrażają. Tusk jest bez przerwy obrażany, Kaczyński jest przez wszystkich obrażany. Zresztą zasłużenie. Więc to jest nierozerwalnie związane z tym zawodem. Jeżeli ktoś chce iść do polityki, musi mieć strasznie grubą skórę i w zasadzie w ogóle nie przejmować się tym, co ktokolwiek na jego temat mówi, bo gdyby miał się przejmować, to nie byłby w stanie wykonywać tego zawodu w żaden sposób. Mm-hmm. A nie masz, czy nie miałeś nigdy takiej myśli czy obawy, że no Polska jest krajem jakby nie było cywilizowanym, więc może tutaj za krzywe uśmiechnięcie się do prezydenta nie ma się potem wypadku lotniczego, jak w niektórych krajach pobliskich, ale no jednak są różne przypadki. Tam komuś syna wyprowadzili w kajdankach, tam ktoś popełnił samobójstwo akurat, jak rusztowanie mu zbudowali przy biurze i tak dalej. Więc różne case'y się zdarzają. Nie miałeś takiego przemyślenia, że jak to pójdzie dalej i wpływ się zwiększy do takiego jeszcze bardziej zagrażającego establishmentowi, to establishment zacznie szukać innych rozwiązań? Dużo ludzi mi przed tym ostrzega, że jak mi to poparcie jeszcze bardziej wzrośnie, to wtedy naprawdę nie zrobi się wesoło, ponieważ możemy naruszyć przypadkiem czyjeś bardzo duże interesy, takie interesy, za które już kogoś opłaca się ostrzelić w ten czy inny sposób, więc tak, trochę się obawiam, że ktoś coś głupiego wymyśli, samobójstwa absolutnie nie zamierzam popełniać, nic takiego się na pewno nigdy nie wydarzy. No, mogą próbować mi różni ludzie w różny zły sposób zaszkodzić, no ale mam nadzieję, że to nie nastąpi, a jeżeli ktoś myśli, że mnie kiedykolwiek będzie czymś szantażował, czy groził, żebym zmienił jakiś pogląd czy decyzję, to mogę obiecać, że to się na pewno nie wydarzy, więc nawet nie próbujcie. Okej, okay, na koniec, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Czy coś może w programie pominęliśmy, czegoś ważnego nie ujęliśmy dzisiaj, co warto, żeby ludzie wiedzieli? Jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, a tu również to nas różni od wszystkich pozostałych partii, ochrona gotówki, tak? Zarówno obecny rząd, jak i poprzedni robili wiele, żeby było, nie było tej gotówki, żeby wszystkie pieniądze szły przez konta bankowe. My chcemy wpisać do konstytucji, tak jak na Słowacji, prawo do posiadania gotówki, prawo do płacenia gotówką. To jest bardzo ważny mechanizm. Jeżeli doprowadzimy do tego, że gotówka zniknie, no to znaczy, że politycy wszystko będą o nas wiedzieć, o każdej naszej transakcji, komu, ile płacimy, co robimy w swoim wolnym czasie, na co wydajemy swoje pieniądze. To będzie taki wstęp do naprawdę totalnej inwigilacji, więc ta ochrona gotówki też jest bardzo ważną rzeczą, o której dużo mówimy. Mhm. No i tutaj znów część ludzi wyskoczy ze starymi, wyświechtanymi argumentami, że to przestępczość, złodziejstwo, mafie przez to są, bo jakby nie gotówka, to przestępczości by na świecie nie było w ogóle. Czyli co? Jednak nie. Nie. Uważam, że zlikwidowanie gotówki nie zlikwiduje przestępczości. W żadnym wypadku. Okej. Okay. Dobrze, czy to ja mam jeszcze pytanie takie strategiczne dla tych osób, które będą brały udział w wyborach. Już no, każdy sobie sam wybierze, zdecyduje, ale czy są jakieś strategie wybierania, które ty byś sobie życzył? Bo ja się nie znam na tym. Idzie się tam i są te nazwiska, i są te listy, jedynki, dwójki. Czy to lepiej, jak partia ma poparcie 10%, to może dwójki lepiej zaznaczać, albo trójki, czy może właśnie jedynki, czy co to? Jeżeli jest ktoś jakiś patent nie zna kandydatów z listy, to nie głosuje na jedynkę po prostu. Mm-hmm. Bo ten ktoś się znalazł na jedynce właśnie dlatego, że partia przede wszystkim chciałaby, żeby to on się z tej listy dostał. Jeżeli znamy kandydata, no to głosujemy na tego, który znamy.
niezależnie od tego, jakie ma miejsce. A jeżeli nie wiemy, na kogo głosować, głosujemy na jedynkę. Okej. Dobra, no to ostatnie pytanie, które zadawałem Ci już wielokrotnie, więc żeby tradycji stało się zadość, zwłaszcza, że jeszcze coś w Polsce można za 100 zł kupić. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. Jakiś czas temu wykupiłem YouTube Premium i na początku nie doceniałem tego, jak to jest świetna usługa, teraz doceniam, bo wszyscy moi znajomi mają całego YouTube'a zawalonego reklamami PiS i pod reklamy wyborcze, są po prostu naloty dywanowe reklam spotów na YouTube'a i się go w ogóle nie da oglądać, a u mnie zero reklam, w ogóle mam wrażenie, jakby kampanii wyborczej nie było, gdy odpalam swojego YouTube'a, więc jestem strasznie wdzięczny sobie, że zafundowałem sobie YouTube Premium i nie muszę oglądać tych reklam PiS-u i Platformy. Okej. No takiego jeszcze wykorzystania YouTube Premium nie słyszałem, ale brzmi sensownie. No to ja mam w podzięce prezent. Tej książki już nam się książki kończą. Musimy więcej książek wydawać, bo jak się tak spotykamy, to jest tym razem książka dla dzieci, bo założyłem, że ty i tak nie masz teraz czasu na czytanie. I mimo, że wszystko o pieniądzach, to ty wiesz, ale twoje dzieci może jeszcze czegoś nie wiedzą, a ty chyba w najbliższych miesiącach im nie będziesz miał okazji wytłumaczyć. Bardzo dziękuję. Więc wręczam na twoje ręce. I czego ja ci mogę życzyć poza tym, co jest oczywiste, czyli żebyście zdobyli tyle głosów, ile zdobyć chcecie. Żebym się wreszcie wyspał po wyborach. To ja ci życzę, żebyś się wyspał, a nam wszystkim życzę, żebyśmy wybierali tak, jak czujemy, tak, jak uważamy, tak, jak jest to zgodne z naszym sercem, z naszą wiedzą. No jeszcze w korku to zapytam, bo ja miałem taką teorię, że demokracja dobra to by była taka, że jest test wiedzy z programów wyborczych, żeby można było zagłosować. To teraz już typowo teoretycznie zapytam. Myślisz, że coś takiego byłoby lepsze? Oczywiście w absurdalnym świecie, którego nie będzie. A jakbyśmy testowali, czy ktoś przeczytał program, czy nie? No trzeba by na jakieś pytania odpowiedzieć. No i właśnie pytanie, kto by układał te pytania, to sprawdzał, bo to otworzyłoby całą masę kolejnych problemów. Tak, znaczy można dywagować, co by zrobić, żeby było lepiej i wiele rzeczy pewnie by działo. No więc do każdej trzeba by najpierw zmienić konstytucję, a żeby zmienić konstytucję, trzeba najpierw mieć bardzo dobry wynik w wyborach i od tego niestety trzeba zacząć. Okej. Okay. Dobra, trzymamy kciuki zatem, żeby wolność w Polsce rozwijała się, a nie zwijała i żeby nam się dobrze żyło, żeby były niskie i proste podatki i żeby można było po prostu normalnie żyć. Dzięki bardzo oficjalnie, trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. I słodkich snów. Wszystkiego dobrego, cześć.